Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Tomaszu. Odpowiadam na pana pytanie. Ile muszę poczekać, żeby przestać pracować? Pyta pan Tomasz. Nie jestem przekonana, czy dobrze rozumiem to pytanie, ale odpowiem jak najbardziej. Pan Tomasz pyta, ile muszę poczekać, żeby przestać pracować? Ile muszę poczekać, żeby przestać pracować? Pyta pan Tomasz. Ile pan Tomasz musi poczekać, żeby przestać pracować? Dobrze, więc tak, powiem panu, jak to wszystko wygląda gdzieś tam miesiąc po miesiącu. Jeżeli chodzi o grudzień tego roku jeszcze, to jest karta księżyca, czyli jakieś lęki, obawy, tak, jakieś takie podświadome najczęściej, tak, różne takie kwestie, które są gdzieś tam głęboko zakorzenione, no i objawiają się na przykład danymi zachowaniami, a nie wiemy jakby z czego wynikają, tak. Lęk, niepokoje, proszę to pohamować, proszę jakby to ujarzmić, bo to nie jest potrzebne, tylko może panu poprzeszkadzać. Jeżeli chodzi o styczeń 2022 roku, to jest rewelacyjna karta, tak? Ja dokładnie nie wiem jakby, jak to rozumieć pytanie, ile muszę poczekać, żeby przestać pracować, tak? Czy panu chodzi o jakieś, ile muszę poczekać, żeby przestać pracować? Czy panu chodzi o jakieś zwolnienie, czy no, do końca nie jestem przekonana, no ale dobrze, będę mówiła miesiąc po miesiącu, jak to wszystko wygląda. Czyli styczeń 2022 roku, dziesiątka denarów, najlepsza karta, jaka mi wychodzi w kwestiach zawodowo-finansowych, to są duże pieniądze, to jest rozwój, to jest... Po prostu wszystko to jest najlepsze, tak? To też jest przedłużenie rodu, generalnie budowanie trwałych struktur, tak? Trwałe źródło dochodu, trwała relacja, rodzina, tak? Dzieci, duże pieniądze, no korzyści na każdym tle, super karta. Kariera, rozwój, sukces, zwycięstwo, piękna karta, fenomenalna, tak? Także być może już tutaj będzie to, co pan pyta, tak? Bardzo możliwe, tak, jeżeli tutaj no to jest fantastyczna energetyka. Luty to jest karta sprawiedliwości, czyli no karma, tak, to co daje, to wraca do mnie, rozliczenia wszelkiego typu z różnymi ludźmi, z sytuacjami, z negatywami przyszłości, podsumowania, tak, tak to wygląda. Marzec, pęd do przodu, karta rydwana, tak, harmonia, super rozwój, to jest też fantastyczna energetyka. W kwietniu taki karta pustelnika, czyli wewnętrzny research, analiza, tak, czego potrzebuję, do czego dążę, czego chcę, na co się nie godzę. To jest kwiecień. W maju dziewiątka buław, czyli takie troszeczkę brak konsekwencji w działaniu, tak? Posiedzę, popatrzę, zobaczę, co tutaj może los za mnie zadecyduje, tak? Czy zadziała takie, no, stagnacja, tak? Brak rozwoju, brak konsekwencji w działaniu. W czerwcu jest ósemka mieczy, czyli jakieś takie wewnętrzne, tylko i wyłącznie wewnętrzne blokady, ograniczenia, tak? To są takie jakieś kompleksy, ale należy to absolutnie pohamować, bo one są po raz kolejny tylko i wyłącznie w głowie, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Należy się tym zająć bardzo konkretnie, tak? W lipcu, drogi panie Tomaszu, w lipcu mamy imprezy.
Może to być również to, o co Pan pyta, tak? W lipcu mamy kartę trójki kielichów, czyli szczęście, radość, imprezy, ucztowanie, powody do ucztowania, spotkania towarzyskie, bardzo fajne, sympatyczne, zwycięstwo, sukces, no, powody do świętowania, świętowanie, no, wszystko to najlepsze, po prostu karta impreza, tak? Lipiec. W sierpniu karta siły, czyli ma Pan siłę, moc, energię, bardzo sprzyjającą, żeby ujarzmić wszystkie negatywy, tak? Sierpień, tak? We wrześniu dziesiątka kielichów, czyli typowa karta rodzina, czyli tutaj będzie Pan zaabsorbowany, zajęty rodziną, będzie Pan tutaj szczęście miał na najwyższych obrotach, tak? Tutaj nic, nie ma żadnej, nie wiem, pracy, ciężkości, przemęczenia, tutaj jest rodzina, miłość, uczucie, tak? Tutaj mamy rodziców, dzieci, psa, jakiś ogród, dom, tak? To jest przepiękna energetyka, dziesiątka kielichów, typowa karta rodziny i tym będzie Pan po prostu zaabsorbowany, ale tak szczęśliwie. Dalej mamy październik, karta gwiazdy, czyli spełnione marzenia. Tutaj też być może to właśnie się zrealizuje, o co Pan pyta, no bo ja szukam no, samych najlepszych kart, tak? Bo nie do końca rozumiem to pytanie, no i generalnie mam nadzieję, że Pan jakby wysłuchawszy tego wszystkiego, sam będzie w stanie sobie odpowiedzieć, tak? I no bo ja tutaj interpretuję i mówię, jak będzie, tak? Według kart. A Pan po prostu przesłucha sobie raz, drugi i jestem przekonana, że wszystko będzie jasne. Październik, karta gwiazdek, czyli karta spełnionych marzeń, zrealizowanych planów. Cały wszechświat Panu tutaj sprzyja. Wszystko się układa, tak? Wszystko. Tutaj jest niesamowita energetyka. To wszystko będzie szło po prostu po Pana myśli. Ja z kartą gwiazdy nie dyskutuję, tak jak z kartą słońca. To jest fantastyczna energetyka, jedna z najlepszych. Tutaj się spełniają marzenia. W listopadzie jeszcze jakieś półprawdy, takie kłamstewka, niedopowiedzenia. Ale nie powiem, bo się boję, nie powiem, bo się wstydzę i tak dalej. Nic poważnego, ale lepiej proszę zwrócić na to uwagę i proszę nikogo takimi kłamstewkami też nie obdarzać. No i grudzień, rycerz denarów, czyli dobre wieści, newsy, dobre wiadomości, prezenty od losu, niespodzianki. Wszystkie dobre informacje, ale również prośba, aby Pan nigdy nie czuł się gorszy, jakiś, że za wysokie progi, tak? Tutaj po prostu trzeba swoją wartość podnosić, bo wydarzenia będą bardzo sprzyjające, wiadomości będą bardzo dobre, niespodzianki od losu będą, także proszę wierzyć w siebie i wszystko się będzie układało. Także tak to wygląda. Dziękuję Panu bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że po prostu pomoże to Panu jak najbardziej. Dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.